dolecieliśmy właśnie do Wenecji i czekamy na autobus, bo słuchajcie, mieliśmy sytuację, że akurat jak byliśmy przed nim, to nam odjechał. Jeszcze mówiliśmy, że śmiesznie by było, jakby akurat nam odjechał i dosłownie w tej sekundzie wystartował, więc mamy następny 9.20, więc czekamy sobie. Byłam kupić nam takie soczki i w ogóle pyszny jest ten sok. Boję, wiesz co, nie tego, że nagrywać, tylko tego, że mi ktoś zabierze z aparat ręki. Patrz na mieście. Jak się czujesz na swoim wyjeździe urodzinowym? Poza gorszym samopoczuciem. Czemu gorszym? Głowa mnie boli. Ogólnie ten lot był taki sobie, bo były takie turbulencje i mi też tak w głowie się kręciło trochę. Ale już jesteśmy i zaczynamy nasz 3-dniowy wypad. Dzisiaj będziemy dużo jeść. Będzie fajnie. W ogóle świetnie, bo pani, u której będziemy wynajmować pokój z łazienką, wysłała nam cały filmik, jak do niej dojechać i kupiliśmy teraz bilet i taki bilet na autobus kosztował 10 zł. Euro. 10 euro. I w ogóle fajnie, bo można było przepłynąć się też łódką. Gondolą. Jako taka taksówka, gondola taksówka, więc myślę, że takie coś jest tylko w Wenecji. I zobacz, jakie mam miejsce! Krzesełko! Właśnie dotarliśmy do pokoju i słuchajcie, jest naprawdę tak urokliwy, mamy tak ładny widok, zaraz wam pokażę zresztą. Bardzo miła pani wszystko nam tutaj pokazała, mamy czyściutko, praktycznie z autobusu mieliśmy 450 metrów tutaj i w ogóle tak ładne były uliczki w międzyczasie, więc nie mogę się doczekać zwiedzania, bo wszystkie miejsca według mnie są idealne na zdjęcia. Naprawdę tu jest tak pięknie i kolorowo, że już nie mogę się doczekać zwiedzania. Ponadto pani nam podała swoje miejscówki na lunch, na obiad, które nie są aż tak popularne, a są naprawdę świetne, więc niektóre trzeba rezerwować wcześniej, niektóre nie. I idziemy sobie teraz na jakiś lunch. Fajnie, że w ogóle pani się szybciej uwinęła, bo jest godzina 10.25, dopiero o 12 mogliśmy się zameldować, ale spotkaliśmy ją na korytarzu i mogliśmy już przyjść, więc jestem bardzo pozytywnie zaskoczona i pokażę wam teraz, jak wygląda nasz pokój. W ogóle mamy w takim pięknym, różowym budynku. Wchodzimy i mamy tutaj sobie taki stoliczek. Tutaj fajnie, bo mam lustro, więc mogę dla was potem nagrywać. Lodóweczka, tu mamy taki cały asortyment do zaparzania kawy. Łazienka taka naprawdę cute. Malutka, ale urokliwa. W ogóle to jest wszystko takie urokliwe i romantyczne. Nie mogę się doczekać po prostu wszystkiego. Więc mam nadzieję, że w pełni uda nam się wykorzystać te 3 dni. Tutaj mamy widok, nawet możemy sobie odsłonić chyba niebo, to jest takie okno. Pokażę wam, jak wygląda widok z naszej łazienki. Zobaczcie, jak cute. Amazing. Typowo wenecki. Typowo włoski. I w ogóle to jest takie śmieszne. Mogę sobie tak odsunąć z rana. Ręczniczki. I zobaczcie w ogóle, jak tutaj jest czysto. Takie obrazki. Tutaj mamy szafę. No i tutaj taki stoliczek, więc w ogóle jestem bardzo zadowolona. Jeszcze wam pokażę widok z okna tylko. Macie się kąpie, a ja właśnie sprawdzam te miejsca, które poleciła nam ta pani i powiem wam, że ta pierwsza na śniadanie nazywa się Pasticceria Tonolo, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, i ma naprawdę fantastyczne opinie. Podobno są też często kolejki, ale tam są takie typowo słodkie wypieki. Ogólnie wydaje mi się, że we Włoszech jak się idzie na śniadanie, to właśnie takie bardziej na słodko. Ale sprawdziłam też Dolce Vita i to jest taka już właśnie ze słonymi też dodatkowo. I bo widzę, że tutaj są jakieś takie bagietki z różnymi humusami, suszonymi pomidorami i wygląda to bardzo dobrze. Jedna jest jeszcze Pasticceria Trevisan i ona jest bardzo blisko nas. Interesują mnie też dania właśnie tutaj typowo włoskie, ale też pani nam poleciła fantastyczną restaurację z rybami. I tam właśnie są typowo ryby, ale tam trzeba mieć rezerwację, więc może też się skusimy. Ja przyjechałam do Włoch głównie jeść, bo ja kocham włoskie jedzenie. Dzień zaczęliśmy ciężko, bo po pierwsze prawie zaspaliśmy przeze mnie, bo ja nie usłyszałam budzika, więc sukces, że Maciej usłyszał, bo to jest taka osoba, która nigdy nie słyszy budzika. Ja spałam dzień wcześniej 3 godziny, więc naprawdę byłam bardzo zmęczona.
I wstaliśmy, tak jak wam powiedziałam już, lało. Jechaliśmy do Amsterdamu. Później zostawiliśmy tam auto. Mamy tam parking, wszystko mamy ogarnięte, więc pan nas zawiózł od razu na lotnisko. Na lotnisku był jakiś problem z odprawą, z tym, jak to się nazywa? Check-in? Z bramkami bezpieczeństwa. My mieliśmy tylko bagaż podręczny, więc myśleliśmy, że to pójdzie szybko. Ja już byłam bardzo głodna, bo nic wcześniej nie jadłam. A ja na ogół nie jem tak wcześnie, ale już później, wiecie, jak godzinę 40 jechaliśmy do Amsterdamu, no to zrobiłam się delikatnie głodna. Jak już nam się udało przejść przez bramki, to poszliśmy na jakąś szybką szamkę i się okazało, że siedzieliśmy na niej na tyle długo, że prawie nam uciekł samolot. Więc jeszcze nam się udało zdążyć, ale musieliśmy biec i jak biegłam, to zgubiłam czapkę, którą dopiero sobie kupiłam w Primarku, więc nie mam znowu czapki. Będę musiała sobie znowu kupić jakąś jasną czapkę, która będzie mi pasowała do kurtki. Później szliśmy na autobus i dosłownie śmialiśmy się, że ucieknie nam autobus. I uciekł nam centralnie, jak byliśmy przed nim i musieliśmy do minutę spóźnienia. I musieliśmy czekać kolejne pół godziny, ale udało nam się, dotarliśmy do centrum. To te gondole tak słychać? Łódki. Jakby te silniki miały. No, to było. Ale tak mocno to słychać? No wiesz, one w nocy nie będą pływać raczej, nie? No i jechaliśmy ile? Z 15 minut autobusem? No. Z 15 minut autobusem jechaliśmy do centrum, mieliśmy naprawdę piękne widoki. Wysadzili nas 450 metrów dalej, okazało się, że mamy już naszą miejscówkę, a sprawdzałam te wszystkie miejsca na śniadania i na obiady i okazało się, że to jest mniej więcej 6 minut stąd, więc bardzo blisko. Przy okazji trochę pozwiedzamy i zabieram was na śniadanko. Właśnie wróciliśmy z jedzonka i w ogóle czuję, że ten vlog to będzie jedno wielkie jedzenie, bo testujemy co chwilę coś. I byliśmy w cukierni i kupiliśmy mnóstwo słodyczy, więc zaraz będziemy je testować. Ale byliśmy też przed chwilą na takim lunchu, powiedzmy, i wzięliśmy sobie bagietki. Widzieliście pewnie na przebitce. I zaraz będziemy wymieniać, czym one były. No proszę, zacznij. Z serem i z pomidorem. I z pesto. I to był właśnie ten ser taki, Jezu, jak on się nazywa? Kolejna z tego talerza była z salami i z jalapeno i to była tak, jedna z lepszych. To była, no. Później mieliśmy z pieczarkami ogórek i łosoś i mieliśmy dwie kawy, Maciej wziął sobie espresso. Pierwszy raz chyba, nie? Bo ty zawsze też pijesz taką cappuccino i taką słabszą. Pierwszy raz włoskie espresso. A ja wzięłam sobie cappuccino. Dobre to było. No i łącznie za to wszystko zapłaciliśmy 4 dychy. 40 euro. Ale za te słodycze 2 dychy jeszcze. No, 20 euro zapłaciliśmy za słodycze, które zaraz wam pokażemy. Tam się chwilę położymy, bo bo jesteśmy niedospani. Poszliśmy spać o 24, a o 2 wstawaliśmy. Ty chciałaś wstać o 3. Wstaliśmy o 2:30. No, bo co 5 minut przestawiałam budzik od 2 do 2:30, co 5 minut wyłączałam budziki. Ale w końcu wstałam, więc dobrze. Bo ja cię obudziłem. No, ale ogólnie teraz się trochę zepsuła nam pogoda i chwilę sobie pojemy znowu. I odpoczniemy po jedzonku znowu. No. A później przejdziemy się. Bo tu powiem wam, że są tak piękne uliczki, że warto pooglądać wszystko na nogach. Idzie się pogubić w nich. No, idzie się pogubić, nie mogliśmy tutaj trafić, a byliśmy dosłownie obok naszego budynku prawie. Więc tak, pokażę wam najpierw, co tutaj mamy. Hol z cukierni. Pierwsze jest... Lulka jakaś z pistacją. Lulka? Rurka, pierwsza jest z pistacją. Właśnie taka, nie wiem co to jest za rurka, ale trochę się klei. A druga z czekoladą, więc mamy dwie takie rurki. Nazwijmy to rurki. Dalej mamy takie tartaletki? Takie ciastka jakieś. Takie coś i mamy waniliowo. Waniliowa i o smaku orzecha laskowego hazelnut. Tak, więc mamy dwie takie. To jest coś takiego, w ogóle to wszystko jest takie kaloryczne i nie fit, ale to nic. Powrót na siłownię od poniedziałku. Tutaj mamy z czekoladą, a drugie mamy z pistacją, nie?
Tak. Dwie jeździliśmy z pistacją, myślałam, że to jest wanilią, ale dobra, nieważne. I krem brûlée. Właśnie ogólnie chcieliśmy wziąć krem brûlée. Nie wiem, czy to jest krem brûlée. To nie jest krem brûlée. Chociaż i stały dwa kremy takie typowo, to takie z cukrem, co mają tą taką skorupę na wierzchu. No i pani, jak powiedzieliśmy, że chcemy krem brûlée, dała nam coś takiego. I to jest szklane. Będziemy mieć pojemnik. Na świeczkę. Pewnie za... Ale to jest plastik, nie? No ale to wiesz, to takie pojemniczki to się przydają, więc to sobie zostawię. No. I tutaj mamy jeżyny, porzeczki. Owoce leśne. No, wygląda tak. Nie naprawdę wszystkiego zjeść teraz. No nie musimy wszystkiego. No dobra, próbujemy najpierw te rurki. Ja mam czekoladową, ty masz pistacjową. Ale to jest klej do mordy. Au. Będziemy oceniać. Co to, szczęka? Myślałem, że w tym głosu. Ale to się klei. To nie jest pół. Ogólnie? Dobra. To ciasto, no nie jedz już. To ciasto się bardzo klei, ale to nadzienie. Jezu, jakie to nadzienie jest dobre. Oceń swoje. W skali 5? Od 1 do 10. Od 1 do 5. No dobra. Tutaj mam wszystko w zębach. Nie miałem z tym takiego problemu. Daję 8, bo czekoladowe może być lepsze, ale kruszysz. Dobra. Zjedz jeszcze i zamianka. Ja ogólnie smakuje mi to nadzienie, ale nie smakuje mi to z wierzchu. Bo jest takie klejące strasznie. Właśnie to smakuje to ciasto. Daję 6. Nie wiem całego, chcę tylko gryda. Miałam całą pomadkę dosłownie wszędzie na twarzy, nie ogólnie. I nagle zmiana sprawienia. To nic. Nice. Ojeny, sama krówka. Co ci przypomina ten smak na wierzchu? Sezamki. Jak sezamki stopi. To z wierzchu. Nadzienie z rurki było lepsze niż nadzienie tutaj. Te nadzienia są gorsze. Masz, spróbuj sobie. Dobra, próbujemy. O Jezu, oj, to nadzienie będzie dobre. Jeszcze tamtego nie skończyłem przeżywać. To nadzienie smakuje jak nadzienie z Kinder Bueno. Identycznie. To ciasto mi smakuje, ale ten środek, nie? Właśnie. No, przez owoce leśne. Ale dobre. Smakuje mi. Nie jest to najlepsze, co jadłam, ale jest smaczne. Nie? No, było jakoś galaretne. Coś takiego. Jezu, jak mi jest słodko. No, oceń to, a nie wpierdam. Dam 9, bo nie jest aż takie słodkie. Jest takie w sam raz. Ubraliśmy się i wybieramy się teraz na plac Świętego Marka. Ogólnie się tak ciepło ubrałam, a naprawdę się rozpogodziło i pójdziemy sobie na zachód słońca, na punkt widokowy. I chyba jest za darmo, ale zobaczymy jeszcze później. W ogóle Wenecja słynie z takich wąziutkich uliczek i to jest takie piękne, że tutaj obojętnie gdzie się idzie, to wszędzie są takie uliczunie. Mega ładnie to wygląda. W ogóle mamy 20 minut na ten plac Świętego Marka, więc około 1,5 kilometra niecałe. Thank you.
Wenecja, dzień drugi i dzisiaj zbieramy się na śniadanko do tego samego miejsca, do którego próbowaliśmy dostać się wczoraj, ale niestety wczoraj były chyba takie godziny szczytu, że nie było totalnie miejsca, więc mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj tam dostać. I to jest Dolce Vita. Tak wyglądają uliczki w Wenecji. Można dostać klaustrofobii. Zobaczcie, jakie to jest cieniutkie. Widać po prostu obie części. Jak tunel. Tutaj normalnie w Wenecji jest jak w labiryncie. Miałam sobie okulary za 10 euro. Ale zobaczcie, jakie sztos mają takie. Ładnie? Idziemy właśnie na lody do najlepszej podobno lodziarni w Wenecji i nazywa się Gelato Teca Suso. Czekam na Macieja, bo poszedł do toalety. Zobaczcie, ile ludzi. Wzięliśmy pizzę z najbardziej polecanej pizzerni na kawałki, Farini. Tutaj wzięłam taką. Dobra. I tu jeszcze Maciej sobie dwie wziął. Więc mamy po dwie i szukamy miejsca do siedzenia. Ja mam ananas, miętę, cytrynę i mango. A ja mam tu skawkowy i coś jeszcze, ale nie pamiętam co. Nie wiesz? Dobra. Przyjechaliśmy właśnie na lotnisko i zjedliśmy naszą ostatnią pizzę włoską. Niestety jest mi smutno, bo nie zdążyłam zjeść makaronu. Tutaj nie ma, a jakoś się tak złożyło, że nie poszliśmy w końcu do makaron. Więc jadłam tylko gnocchi, w kółko pizzę i dużo słodkiego. No i dobre śniadanka. I przyjechaliśmy troszkę szybciej teraz na lotnisko, bo chcemy jeszcze się wybrać do bezcłowego sklepu i kupić może jakieś fajne prezenty na święta.